Tajemnice skrywane pod warstwami farby. Zaskakujące odkrycie podczas remontu budynku Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Michał Adamski, dzień dobry. Zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. Doszło do, no nie waham się powiedzieć, sensacyjnych odkryć, które zmieniają naszą wiedzę na temat historii budynku. Wstępnie oceniamy, że malowidła wykonane są w technice tłustej tempery. Datujemy je też wstępnie, na razie na 1616, bo tak nam wskazuje strop. A więcej na ten temat nieco później. Od czego zaczynamy nasz serwis? Setki interwencji, uszkodzone budynki i połamane drzewa. Taki huragan naszedł, no to długo nie trwało. Skutki burz i silnego wiatru w regionie. W 27 budynkach zostały uszkodzone dachy. Z tego już ani oleju, ani plonu nie będzie. Susza niszczy uprawy. Deszczy nie ma już praktycznie od półtora miesiąca. Minister rolnictwa deklaruje wsparcie dla poszkodowanych. Nie zostawimy rolników bez pomocy. Koniec szkoły. Bardzo dużo się nauczyłam rzeczy nowych. Uczniowie rozpoczęli wakacje. Mamy sporo sukcesów, tym się cieszymy. Setki interwencji, usuwanie połamanych drzew, zabezpieczanie kilkudziesięciu uszkodzonych budynków mieszkalnych i gospodarczych. Minionej doby kujawsko-pomorscy strażacy mieli bardzo dużo pracy. Gwałtowne burze i silny wiatr spowodowały wiele strat. W Solcu Kujawskim, gdzie porywisty wiatr zerwał dach budynku, była Agata Chyłka. W ciągu ostatniej doby strażacy z Kujawsko-Pomorskiego interweniowali ponad 700 razy. Wyjeżdżali głównie do zgłoszeń związanych z połamanymi drzewami, zerwanymi dachami. My jesteśmy w Solcu Kujawskim, gdzie poważnie został uszkodzony jeden z budynków mieszkalnych. Silny wiatr zerwał dach budynku. Mieszkańcy mówią, że nagle zerwał się silny wiatr i do takiego zdarzenia doszło tutaj w tej miejscowości po raz pierwszy. No taki huragan naszedł, no to długo nie trwało, ale... Bardzo wyglądało źle. No i tak później, ja wiem, to przez to może 15 minut. Ulewy nie było, ani wiatr taki był tylko. A ulewy to widać, jaka to ulewa. Kurzy się. Nie było, no. Najczęściej strażacy interweniowali w powiatach toruńskim, bydgoskim i świeckim. Nikomu z mieszkańców nic się nie stało, natomiast w Brzozie podczas interwencji został poszkodowany strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej. Jeden ratownik z OSP z powiatu bydgoskiego podczas interwencji usuwania właśnie skutków wichury, jaka przeszła przez teren naszego województwa, doznał urazu kciuka. Dla kujawsko-pomorskich strażaków ostatnia doba była bardzo pracowita, ponad 700 interwencji. Z czego blisko 700 interwencji dotyczyło skutków usuwania wichury, jaka przeszła przez teren naszego województwa. Strażacy z regionu wyjeżdżali ponad 700 razy, ponad 500 razy interweniowali w przypadku połamanych drzew i konarów, ponad 50 razy w przypadku uszkodzonych budynków mieszkalnych. Solec Kujawski, Agata Chyłka. Tymczasem susza coraz bardziej daje się we znaki rolnikom. To problem gospodarzy niemal w całym kraju. Nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi zapewnia, że resort nie zostawi ich bez pomocy. Jan Krzysztof Ardanowski obiecuje wsparcie z budżetu państwa. Potrzebne są jednak komisje do szacowania strat. Minister zaapelował do samorządów, by nie zwlekać z ich powoływaniem. Z tego już ani oleju, ani plonu nie będzie. Józef Nowak uprawia pszenicę i rzepak. Jak szacuje, z planowanych 5 ton rzepaku uda mu się zebrać nieco ponad 2 tony. Wszystko z powodu suszy. Robi się coraz gorzej. Deszczy nie ma już praktycznie od półtora miesiąca. Spadło parę litrów. To jest za mało, żeby wykarmiło te zboża. No widać zresztą, wszystko schnie. Wskaźniki opadów nie pozostawiają wątpliwości. Utrzymujący się brak wody oznacza ogromne straty na polach. Plony mogą być niższe, nawet o 60%. To powoduje, że wielu rolników z obawą patrzy w przyszłość. Pomoc musi być finansowa, doraźna, żeby rolnika wspomóc w tej tragedii, bo to trzeba jednak nazwać, że to jest tragedia, ponieważ w zeszłym roku mieliśmy nawałnicę, też przez nasz teren przeszło. W tym roku były... Później mieliśmy podtopienia, wiosną mieliśmy wymarznięcia, w tej chwili mamy suszę. Na Kujawach i Pomorzu w podobnej sytuacji znalazły się ponad 33 tysiące gospodarstw. To wstępne dane, trwa szacowanie strat.
obawiam się, że to jest susza, jakiej jeszcze w naszym województwie nie było. Największa w swoich skutkach rodziła koszty w blisko miliarda złotych. Ta może również w naszym województwie takie koszty i takie straty u rolników, mogą takie straty wystąpić. No, z obawami patrzymy na to, co się w tej chwili dzieje. Ten problem dotyczy 90% gmin w Polsce. Największe straty zanotowano wśród upraw zbóż jarych, ozimych, truskawek, drzew owocowych, a także rzepaku. Nadzwyczajna sytuacja wymaga również konkretnych rozwiązań, podkreślał minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Zapewnił, że gospodarze mogą liczyć na wsparcie. Nie zostawimy rolników bez pomocy. Ci wszyscy, którzy ponieśli straty nie z własnej przecież winy, tylko ze względu na niesprzyjającą aurę, będą mogli liczyć na pomoc rządu, na pomoc państwa. By pomoc finansowa była możliwa, najpierw muszą zostać oszacowane straty, podkreślał szef resortu rolnictwa. Na 2300 gmin dotkniętych suszą jedynie w 206 pracują komisje do spraw szacowania strat. W tej sprawie ministerstwo wystosowało apel o skoordynowanie działań na terenach gmin. Drodzy rolnicy, uprzejmie prosimy was, abyście się zwracali jak najpilniej do swoich samorządów, do swoich wójtów, burmistrzów, ale również i prezydentów miast, gdzie również na obszarach miejskich są grunty rolne, grunty uprawne, aby z wnioskiem, z prośbami o szacowanie strat. Na Kujawach i Pomorzu ma zostać powołanych łącznie 140 komisji szacujących straty. Do końca przyszłego tygodnia komisje mają pracować na terenie całego kraju. Bydgoszcz, Karolina Ratajczak. 10 miesięcy ciężkiej pracy i wreszcie czas na zasłużony odpoczynek. W całym regionie uczniowie odbierali świadectwa i dziękowali nauczycielom za miniony rok szkolny. Teraz przed nimi 2 miesiące wakacyjnej beztroski. 10 miesięcy nauki, ale też wycieczki szkolne, wspólna zabawa i konkursy. Życie ucznia nie jest nudne, zapewniają uczniowie szkoły podstawowej nr 41 w Bydgoszczy, w której odbyła się miejska uroczystość zakończenia roku szkolnego. Jaki to był rok szkolny dla ciebie? Moim zdaniem bardzo fajny. Bardzo dużo się nauczyłam rzeczy nowych i myślę, że w przyszłej klasie będzie jeszcze fajniej. Podczas spotkania prezydent miasta wręczył świadectwa najlepszym uczniom. To ważny dzień dla każdego ucznia, nauczyciela, pracownika administracji obsługi. Kończy się pewien etap w życiu i to jest także jeden oczywiście z najbardziej radosnych dni. Bo rozpoczynają się wakacje, by jednak na nie wyruszyć, trzeba podsumować miniony rok szkolny. Mamy sporo sukcesów, tym się cieszymy i to jest najważniejsze. I zawsze jak co roku cieszymy się z każdego postępu każdego ucznia, nie tylko tych najlepszych, tylko sukcesem jest to, że ktoś ma lepszą ocenę chociaż o jeden z jakiegoś przedmiotu. To jest ogromny sukces. A to już miejskie zakończenie roku szkolnego w Toruniu. Tu prezydent miasta wyróżnił klasę z najlepszą średnią w mieście. To uczniowie ze szkoły podstawowej nr 23. To wy będziecie decydowali o przyszłości i takich małych ojczyzn jak Toruń i takich pięknych krajów jak Polska i całego świata, tylko bądźcie tacy nadal. Wśród wybitnych uczniów znalazła się uczennica, która osiągnęła średnią 6,0. Trudno było? No, trzeba było włożyć jakiś tam pewien wysiłek i wiadomo, jeszcze miałam indywidualne nauczanie tak naprawdę w domu, bo jestem po operacji. Przebytą operację. Ale udało się. Tak naprawdę jestem dzisiaj w 8, mówi się w 7, a jestem w 8, nie wiem. Miniony rok to również reforma oświaty. Jak podkreślał, podczas wojewódzkiej uroczystości zakończenia roku szkolnego kurator oświaty Marek Gralik, był to dobry czas dla wprowadzonych zmian. Był to rok trudny zarówno dla uczniów, nauczycieli, rodziców, ale również organów prowadzących szkoły i placówki. Natomiast był to rok również udany. Udany z tego powodu, że po pierwsze ministerstwo przygotowało wszystkie akty prawne, które były potrzebne do wdrożenia reformy, przygotowało na czas. Po drugie, samorządy stanęły na wysokości zadania. W ten sposób powstała nowa sieć szkół, a nauczyciele zostali przeszkoleni w ramach nowej podstawy programowej, podkreślał kurator. Wakacje w regionie rozpoczęło 260 tysięcy uczniów. Bydgoszcz, Monika Kamińska. Szpitalny oddział ratunkowy w Grudziąckim Szpitalu wzbogacił się o nowoczesny sprzęt diagnostyczny. W lecznicy pojawił się m.in. nowy tomograf komputerowy, ultrasonograf oraz aparaty rentgenowskie. Dzięki nowej aparaturze oddział ratunkowy stanie się jednym z najnowocześniejszych w kraju.
Podobnym sprzętem może pochwalić się jedynie kilka oddziałów ratunkowych w całej Polsce. Nowy tomograf pozwoli na badanie najbardziej zaawansowanymi metodami radiologicznymi pacjentów po różnego rodzaju urazach, którzy trafią do grudziąckiego SOR-u. Ten sprzęt jest wyjątkowy o tyle, że jest dedykowany do SOR-u. Takich pracowni SOR-owskich z takim wyposażeniem sprzętowym w kraju jest, myślę, że rzędu 5 maksymalnie. Czyli możemy badać najbardziej zaawansowanymi dostępnymi metodami radiologicznymi pacjentów kardiologicznych, urazowych, wielourazowych, nieprzytomnych, niewspółpracujących. Oprócz tomografu w grudziąckiej lecznicy pojawił się także nowy ultrasonograf oraz dwa aparaty rentgenowskie, ambulatoryjny oraz przyłóżkowy, który pozwoli badać pacjentów, którzy nie mogą się przemieszczać. To są bardzo ważne dwa aparaty, które doposażyły Grudziącki Szpitalny Oddział Ratunkowy. Dodatkowe urządzenia to jest jeszcze USG i będzie jeszcze wyposażenie, po prostu doposażenie sali zabiegowej. Będzie również zmiana organizacji pracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, będzie większa intymność dla pacjentów zrobiona, będzie większa dostępność i czas oczekiwania będzie dla pacjentów krótszy. Nowy sprzęt to nie jedyna dobra wiadomość dla grudziąckiej lecznicy. Według władz miasta zmniejszył się także dług szpitala, który obecnie wynosi około 270 milionów złotych. Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jesteśmy na końcówce całych tych kilkunastomiesięcznych prac, aby całe zadłużenie szpitala, głównie to inwestycyjne, wydzielić jakby poza strefę finansów szpitala i w tej sprawie prowadzimy zaawansowane rozmowy z odpowiednimi instytucjami finansowymi. Całkowity koszt nowego sprzętu to ponad 5 milionów złotych. Ponad 85% tej kwoty zostało przyznanych przez Ministerstwo Zdrowia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Grudziądz, Michał Górski. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżenia. Co jeszcze przed nami? Bezpieczne piątki, edukacyjna akcja na przejazdach kolejowych. Interaktywne zwiedzanie, dom Kopernika po remoncie. Bezpieczne piątki na przejazdach kolejowych. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają akcję, w trakcie której informują i kontrolują kierowców. W trakcie ubiegłorocznych wakacji tylko na przejazdach kolejowych kierowcy spowodowali 39 wypadków. W tym roku w regionie doszło do 4 takich zdarzeń. Wyobraźnia kierowców zdaje się nie mieć granic. Nie tylko wjeżdżają na tory na ostatnią chwilę, ale bez wahania przejeżdżają pod zamykającymi się rogatkami. Zdarza się, że wyłamują szlabany. Poza wyłączeniem rozsądku, najczęstszym grzechem kierowców jest ignorowanie znaku stop. Uwięzieni pomiędzy szlabanami jesteśmy w śmiertelnym niebezpieczeństwie, ale do takiej sytuacji może dojść nie z naszej winy, wtedy, gdy samochód nagle zgaśnie. Kolejarze przypominają, że taka żółta naklejka może uratować nam życie, dzwoniąc pod numer alarmowy wystarczy podać numer skrzyżowania. 14 tysięcy przejazdów w całej Polsce ma takie naklejki. Znajdują się po wewnętrznej stronie rogatki lub Krzyża Świętego Andrzeja. W razie niebezpieczeństwa wystarczy podać dyżurnemu numeru 112 numer skrzyżowania. Zwiększamy w ten sposób szansę na zatrzymanie nadjeżdżającego pociągu w bezpiecznej odległości. Pod żadnym warunkiem nikt nie może pozostać w pojeździe. Wiedział pan o tych nalepkach żółtych? Tak, ja słyszałem już o nich. Nie wszyscy kierowcy jednak mają taką wiedzę, stąd specjalna akcja PKP PLK. Podczas bezpiecznych piątków do kierowców oraz pieszych trafi kilkadziesiąt tysięcy takich ulotek, które zawierają informacje, jak zachować się w razie niebezpieczeństwa. Popieram. Trzeba tam ludzi uświadamiać, żeby tam bezpiecznie przejeżdżali, także jak najbardziej fajna akcja. W trakcie ubiegłorocznej edycji Bezpiecznych Piątków przeprowadzono ponad 500 akcji. Rozdano 44 tysiące ulotek, a Straż Ochrony Kolei udzieliła blisko 1500 pouczeń. Wystawiono niespełna 400 mandatów i przeprowadzono prawie 400 kontroli trzeźwości. Ponieważ dzisiaj zaczynają się wakacje, wiele młodzieży, sami jako społeczeństwo będziemy wyjeżdżać na wakacje i w ramach wakacji, w ramach kampanii Bezpieczny Przejazd rozpoczynamy dzisiaj kolejną akcję Polskich Linii Kolejowych. Akcja będzie prowadzona we wszystkie wakacyjne piątki na przejazdach kolejowych w całej Polsce. Toruń, Aleksandra Ciekot. Tajemnicze malowidła na ścianie w budynku Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Odkryto je podczas prac konserwatorskich. Znalezisko pochodzi prawdopodobnie z XVII wieku i przedstawia m.in. Ostatnią Wieczerzę. Może to oznaczać, że sala muzealna przy ulicy Gdańskiej pierwotnie pełniła funkcję refektarza sióstr klarysek, które zamieszkiwały ówczesny klasztor.
powiększenie powierzchni ekspozycyjnej i magazynowej oraz unowocześnienie warunków udostępniania zbiorów. Takie były założenia prac konserwatorskich prowadzonych w budynku Muzeum Okręgowego przy ulicy Gdańskiej 4. Remont przyniósł jednak inne, ciekawe skutki. Doszło do, no nie waham się powiedzieć, sensacyjnych odkryć, które zmieniają naszą wiedzę na temat historii budynku, który zajmujemy. Powstały w XVII wieku budynek w przyszłości pełnił funkcję klasztoru sióstr Klarysek, a następnie szpitala miejskiego. Od 1946 roku budynek jest domem dla cennej kolekcji sztuki współczesnej. Jak się jednak okazuje, na jego ścianach znaleźć można także dzieła o tematyce religijnej. Znalezione podczas prac konserwatorskich malowidła przedstawiają między innymi Ostatnią Wieczerzę. Najprawdopodobniej na ścianie widnieje postać Chrystusa, świętego Jana oraz Judasza. Wstępnie oceniamy, że malowidła wykonane są w technice tłustej tempery. Datujemy je też wstępnie, na razie na 1616, bo tak nam wskazuje strop. Naścienne malowidła to tylko część cennych znalezisk. Podczas prac remontowych odkryto także masywne profilowane belki stropowe zdobione wyciętymi rozetami i datą 1616. Przedstawiciele muzeum liczą na to, że to jeszcze nie koniec niespodzianek. Jeszcze chyba to najważniejsze czy najciekawsze przed nami to jest ta przestrzeń na zewnątrz budynku, która nie była naruszona podczas budowy tego obiektu. I tam możemy być zaskoczeni, ponieważ nigdy nie wiadomo, co w ziemi siedzi. Muzealne malowidła potwierdzają, że Bydgoszcz nadal w dużej mierze zostaje nieodkryta. Bydgoszcz w ostatnich miesiącach stała się miastem, w którym są niesamowite odkrycia. Po skarbie bydgoskim mamy w tej chwili odkrycia w tym budynku muzeum. Ja liczę na to, że sam budynek, który będzie niedługo wyremontowany, będzie nie tylko miejscem muzealnym, ale również miejscem do zwiedzania. Prace konserwatorskie mają potrwać jeszcze kilkanaście miesięcy. Otwarcie budynku dla zwiedzających planowane jest na wrzesień 2019 roku. Bydgoszcz, Monika Komisarek. W Bydgoszczy historyczne odkrycia, a w Toruniu średniowieczna kamienica naszpikowana nowoczesnymi technologiami. Dom Kopernika po gruntownym remoncie znowu czeka na turystów. Już od jutra będą mogli oglądać nowoczesną, interaktywną ekspozycję. Sława Kopernika jest magnesem nieustannie przyciągającym do jego kamienicy setki tysięcy turystów rocznie. Teraz muzeum zyskało nowe oblicze. Najbardziej spektakularnym jest to, że ten dom Kopernika pozostał takim, jaki jest, w tym sensie, że to jest zabytek klasy zero. To jest jeden z lepiej zachowanych późno-średniowiecznych hanzeatyckich domów w północnej części Europy. Nowa wystawa skupia się na dorobku słynnego astronoma. Do dyspozycji zwiedzających jest wiele elementów interaktywnych, takich jak kino 4D czy hełmy przedstawiające wirtualną rzeczywistość. Przenosimy Kopernika w XXI wiek. Myślę, że na to czekał ten nasz wspaniały człowiek, naukowiec, rewolucjonista. Prace w oddziale Muzeum Okręgowego rozpoczęły się we wrześniu 2017 roku. Remont był możliwy dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Toruńska Starówka. Muzeum Okręgowe prowadziło tą rewitalizację bardzo sprawnie dzięki środkom Unii Europejskiej, dzięki decyzji pana premiera Piotra Glińskiego. Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych. Oficjalne otwarcie domu Kopernika dla zwiedzających odbędzie się w sobotę. Tegorocznym laureatem Nagrody Konserwator Eklezji imienia księdza profesora Janusza Pasierba został biskup Andrzej Suski. Wyróżnienie corocznie otrzymują osoby, które zasłużyły się w działalności na rzecz ochrony zabytków, w szczególności tych sakralnych. Czuję wdzięczność wobec wielu osób, którzy na ten tytuł zapracowali. A myślę tu w szczególności o księżach proboszczach i ich parafianach, którzy z wielką troską pielęgnują zabytki sakralne. Nagrodę przyznaje Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Nic dziwnego, że wśród wielu laureatów są hierarchowie Kościoła katolickiego, nie tylko Kościoła katolickiego, ale także innych związków wyznaniowych, ponieważ oni jakby są gospodarzami i dbają o to, żeby to dziedzictwo rzeczywiście mogło być przekazane następnym pokoleniom. Tradycja nagrody sięga początków lat 80., czyli początku Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Wilkowyjce znowu zawitały do Kikoła. To wydarzenie, którego fani serialu Rancho nie mogą przegapić. Festiwal piosenki rancherskiej to koncerty, konkursy i dużo dobrej zabawy. A na miejscu była Joanna Sikora.
witamy z Festiwalu Kultury Rancherskiej, który odbywa się w Kikole. Tutaj widzimy już przygotowane wianki świętojańskie, ale nie tylko tym się zajmujemy, jaki jest program tej imprezy. Program jest tak obfity, że naprawdę trudno to powiedzieć, ale na pewno będą różne konkursy, konkursy wianków, konkursy strojów, konkursy śpiewacze. Będzie po prostu tyle, że o, już się zaczyna. Tak, o, tutaj cały czas się dużo dzieje. Państwo rozpoznają to wszystko, tutaj aktorzy, także można spotkać aktorów, można z nimi porozmawiać. Ja tylko chciałem dodać, że to ja sam stworzyłem. Zajęło mi to 1,5 godziny czasu. Wyspecjalizowałem się, cały rok się przygotowywałem. To jest talent nie tylko aktorski, także potrafi wydźwięki. Piotr Pręgowski potrafi wspaniale śpiewać. Piotrze, co dzisiaj będziesz śpiewał? No dzisiaj jeszcze nie zdecydowałem, zobaczymy jaki będzie nastrój. On jakby zwiększa się i pozytywnie. Ale chciałem tylko powiedzieć, że wianki mnie nastrajają tak nostalgicznie bardzo, bo to jest takie piękno, które niestety musi odejść. Jak puścimy z nurtem rzeki i sobie gdzieś w dal popłynie, ale myślę sobie, że może też niech ktoś zobaczy coś pięknego. Na pewno zobaczy coś pięknego. My... Chodźcie do nas, kochani, bo tu już się zaczyna. Dzieciaki śpiewają na scenie, wianki uwite. Chodźcie, bądźmy razem. Wspaniałe zaproszenie, więc wszyscy spotkajmy się dzisiaj w Kikole. Do zobaczenia! No, Kikole to jest nie tylko tak jak w ranczo, ale zupełnie tak samo, jak prawie jak u Pana Boga za piecem. I tym sposobem połączyliśmy tutaj wszystkie serialowe role. Zapraszamy dzisiaj i oczywiście dzisiaj, zapraszamy za rok. Do zobaczenia! A u nas czas teraz na informacje sportowe. Artur Onacki, dzień dobry. Dzień dobry. Michał Kwiatkowski zdobył brązowy medal kolarskich mistrzostw Polski w jeździe indywidualnej na czas na 33-kilometrowej pętli wokół Grunwaldu, szybsi od torunianina byli Maciej Bodnar i Michał Białobłocki. A w naszym regionie zapowiadane wcześniej wioślarstwo. Dobiegła końca ostatnia runda 6. edycji Wioślarskiej Ligi Czwórek, czyli regat organizowanych przez Porozumienie Bydgoskie Wioślarstwo, osady 4 klubów: Lotto Bydgoski, BTW, BKW i Zawiszy. Młodzicy i juniorzy rywalizowali o medale i nagrody. Dla tych zawodników to nierzadko pierwszy poważny start w życiu, który ma zaprocentować w przyszłości. O tym, kto wygrał ostatnie regaty i cały tegoroczny cykl Ligi Czwórek, poinformujemy Państwa w sporcie po wieczornym wydaniu zbliżeń. Impreza w stylu hawajskim na rozpoczęcie działalności nowego kompleksu basenów na bydgoskim przedmieściu w Toruniu. Mieszkańcy mają do dyspozycji 3 baseny pod chmurką. Fajnie, bardzo jest. Fajnie. Bardzo fajne. Są nagrody. Super jest. Sama atrakcja, nie ma atrakcji w innych basenach. Jest piękna plaża, są 3 piękne baseny, jeden o głębokości 1,5 metra dla dorosłych praktycznie, drugi o głębokości 1,20 metra dla tej młodzieży, ale trochę młodszej. I oczywiście brodzik dla dzieci z pełnym kompleksem sanitarnym, z przebieralniami, z placem zabaw, z siłownią. Każdy tu znajdzie miejsce do wypoczynku dla siebie. Rozpoczynają się wakacje, dzieci chcą mieć zapewniony dobry wypoczynek. Toruń o to dba od lat. W Toruniu mamy przygotowaną bardzo bogatą ofertę, zarówno wydarzeń kulturalnych. Dzieci mogą pójść do kina, dzieci mogą wziąć udział w imprezach i wydarzeniach organizowanych przez toruńskie instytucje kultury, także ofertę sportową. Jak często będziesz korzystał? Bardzo często. Będę przychodził tu zawsze po szkole. Lecie w czasie wakacji. Baseny pod chmurką, a chmurek dzisiaj nie brakowało. Jaka będzie pogoda w ten weekend? O tym Dagmara Moranowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj do kraju i do naszego regionu dotarł zimny front nad Skandynawii, który przyniósł niestety pogorszenie pogody. Oprócz zimnego wiatru, który zresztą wyrządził sporo szkód w naszym województwie, były też opady deszczu, ale przede wszystkim gwałtowny spadek temperatury nawet o 10 stopni. Taka aura utrzyma się z nami w tych kolejnych dniach, więc przed nami dość chłodny i wietrzny weekend, ale od poniedziałku już poprawa pogody. Szczegóły już za moment. Zapraszam. Ja zapraszała Dagmara Moranowska. Dziękuję bardzo. Kończymy już główne wydanie zbliżeń. Nasz wieczorny serwis o godzinie 21:00. Zapraszam Państwa i dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.